Pani Karolino, Lucynka, odczytaj cały wniosek, jak już robię. Wniosek o kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji do szkolnictwa szkoły wraz z wykazem zatrudnionych w tym zakresie. Panie kierownik, nie słychać. To głosowanie jest teraz. Przechodzimy do głosowania. Kto z członków komisji jest za? Ja bym jeszcze tam mówił informację, dokładną informację o rekrutacji. W tym momencie już przegłosowaliśmy. Proszę. Dobrze, Michał. Dobrze. I teraz chodziło jeszcze o te świetlice. Poczekaj, że jeszcze będzie jedno głosowanie. O utworzenie środowiskowe nazwijmy. Bo jak nazwiemy jeszcze. Środowiskowe bądź podwórkowe, ale środowiskowe zmienię. Nie ma dyplomu. A jak działa ta świetlica? To jest przy GOPS-ie, nie? To jest ta świetlica, ale ona jest socjalna, jak rozwiedzę, no właśnie, ona ma taką... Przy GOPS-ie, no, środowisko mowa, bądź podwórkowa, to już będzie tak, żeby to było bardziej przyjazne dla rodzica i nie stygmatyzowało w jego ocenie dzieci. Bo jak słyszę taką nazwę... Tak, bez jego socjum. Bez socjum. Bez socjum, tak. Ale czy nie mówię, że to ma skojarzenia? Ale środowiskowa jest... jako budowa i bardzo proszę, żeby przez ten rok nie mówić, że mamy miejsca, a wy nie chcecie zrobić. Nie, my nie możemy narażać ani rodziców, ani dzieci, bo to jest oddany plac jako budowa. Dziękuję. Przechodzimy. Przez rok jeszcze będą budować. Tak, tak. Świetlica z terenem budowy? Cały świetlica. Tak, świetlica. Proszę, cały świetlica. Nie ma dojścia. Proszę, proszę tutaj nie łapać mnie za słówka, nie świetlica, tylko cały ten teren i to boczne jest pracą budowy. Żadna firma nie pozwoli wejść osobom po stronie. Proszę Państwa. Głosujemy, kto z członków komisji jest za? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Proszę, poczekaj. Dobrze, proszę. Wnioskowałam, to wszystko.
wszystko o to, aby ta ulotka się znalazła w czasie wakacji w tym grzebiu Latynie. Dlaczego? Dlatego, że nie mam aż tak bardzo zaufania, bo straciłam na ostatnią zaufanie. Z tego względu, że petycja wraz z pismem przewodnim była skierowana do, co prawda, wójta i do rady. Natomiast była w Wydziale Oświaty podpisana przez 295 osób. I żaden z tych wniosków nie został zrealizowany. Gdyby nie kolejna petycja i wniosek, to przepraszam, kolejny wniosek rodziców, zresztą z mostu, to byśmy nawet nie wiedzieli. Proszę Panie ludzie. Dlatego przykro mi bardzo z tego powodu. Ale nie prawo, czekaj. Wysoka Komisjo, bardzo przykro słyszeć te rzeczy, bo Pani Radna celowo w tej chwili wszystkich tu zebranych na sali wprowadza w błąd. Doskonale Pani o tym wie i nie chcę powiedzieć, że Pani w post kłamie, tylko wprowadza Pani proszę w błąd. Mi tego czegoś nie ja to Pani Radna tak. Zarzucam oficjalnie, bo na ostatniej sesji sprawa ta została dokładnie wyjaśniona i wytłumaczona. Petycja, o której Pani mówi, wpłynęła do wójta gminy i powinna była wpłynąć zgodnie z adresatem również do, drugi egzemplarz, do Rady Gminy. Na petycję, która wpłynęła do wójta gminy, w terminie została autorom petycji udzielona pełna odpowiedź na wszystkie postulaty zawarte w petycji. I doskonale Pani o tym wie, więc proszę teraz, staję tutaj po obronie urzędu i pracowników urzędu, nie oczerniać z pełną premedytacją tychże urzędników, Pani Radna, na Boga Świętego. I kto tu mówi o utracie zaufania i do kogo? Tak, bo jeśli przez rok nic się nie stało. Pani Radna, mówimy o petycji, na którą rzekomo urząd gdzieś schował i nie przekazał dalej. I Rada również w tej petycji. Bardzo proszę. Urząd Gminy i Rada Gminy. To nie dotarło. Nawet do wiadomości. A to jest jedna instytucja. Skoro nie dotarła do Rady, to znaczy, że autorzy petycji, tej petycji do Rady nie złożyli. Złożyli tę petycję do Rady i proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Bardzo proste, Pani Radna. Bardzo proszę. Ale Pani o tym wie. A na petycję, która wpłynęła do wójta gminy Kosakowo, powtarzam to po enty raz, wójt w terminie udzielił odpowiedzi autorom petycji. Tam jest w nagłówku wójt gminy, Rada Gminy Kosakowo. Bardzo proszę, skończmy może. Bardzo proszę, skończmy moje dzisiejsze spotkanie, żeby było merytoryczne. Proszę bardzo. O Jezu Boże, bardzo poproszę do przedszkola. Stopień Sokratesa mediacji. Nie chciałam, na kolejnej, poprzedniej komisji powiedziałam, bo część z Państwa było. Coraz trudniej pracuje się. Ale Pani mówi, to nie jest tak różowo, bo to, co Pani Radna powiedziała, Mirka Piotrowska ma rację. Bo dopiero mnie my występowali, dlaczego ta petycja zniknęła. Ona była zaadresowana do Góry Rady i do Pana Wójta. Ale tu chodzi o to, żeby zformalizować, żeby te dokumenty nie zniknęły. Ale to nie jest, Pani Radna, to nie jest dzisiejszy wniosek. Ja to rozumiem, ale Pani Mirka uzasadniła swój wniosek i chodzi o to, że się z nią zgadza, dlatego takie wnioski sformalizowane przy Państwa obecności są rzeczą właściwą, bo w ten czas po prostu tak naprawdę będzie to dokument, na podstawie którego będzie można zawsze się dobrze, przepraszam, jedno słowo. Czy była adnotacja do wiadomości Rady? Tak. Ale Rada powinna to dostać. Nie było. Nie było w nagłówku, w adresacie. W adresacie były wskazane no. Byliśmy przekonani, że dwa dokumenty trafiają do wójta i wójt trafiają do rady. Do rady nie trafiają. No tak, jak może trafiło do radnych. Do rady nie trafiło. Do rady nie trafiło. Przepraszam bardzo. Pismo Pani Karoliny trafiło do rady. Teraz dostałam pismo Pani Karoliny. Pani może. Panie Przewodniczący, ja już mam wrażenie, że myśmy w ciągu pierwszej półtorej godziny omówili wszystkie tematy. Idziemy w tej chwili, zaklinamy rzeczywistość i dyskutujemy o tym samym, tylko w świetle tego, jak widzi Pan Radny i Pani Radna. Dobrze, Pani Karolino, jest Pan Marko, czekaj. Czyli pilnujemy tego, żeby tematy po prostu rozwiązały. Pani Karolino, udzielę polecenia głosu, bo my jakieś Dobrze, nie słyszałeś. Zapytanie, czy to jest wniosek do Pani Przewodniczącej.
tego planu pracy komisji, żeby nie wiem jak Państwo tutaj będziecie mogli się do tego odnieść, czy takie wspólne spotkanie raz w roku, czy może więcej. To nie jest potrzeba, nie może pan Gerulina. Nie ma problemu. To nie pan Michał, to nie wniosek, będziemy tworzyć plan pracy. To tak jak proszę nas uwzględnić. To uwzględnimy takie spotkania, jak robimy z organizacjami pozarządowymi, jak robimy. A to nie ma wniosek? Ja będę miał taki wniosek, jak będziemy mieli to do planu pracy komisji po prostu. To ja taki złożę taki wniosek do pani przewodniczącej, żeby uwzględnić tylko kwestię z tego terminu, czy na przykład jedno takie spotkanie w roku wystarczy, czy potrzeba dwa i czy być może tak jak teraz po całym roku pracy zarówno szkół jak i przedszkoli można zrobić właśnie takie podsumowanie czego, co było nie tak, albo... Może kwestii uzupełnienia, to ja myślę, że powinniśmy się spotkać wtedy, żeby zweryfikować te wnioski. No właśnie... Teraz nie wiem, czy pan wójt, czyli po tej rekrutacji, która teraz będzie we wrześniu, tak? Nie, czy te wnioski zostały zrealizowane, czy nie, i jaki mniej więcej kolejny potrzebny, żeby te wnioski zweryfikować, jak ja to wziął kampanię informacyjną, to dopiero się dowiemy w lutym. Tu mamy dopiero. Ja myślę, żebyśmy się spotkali, jak te wnioski zostaną zrealizowane. Lub nie. To mówię, czyli plan pracy po prostu na przyszły rok. Dlatego mówię, tu jako przyjęty będzie i będziemy pamiętać kolega, co się będzie planu pracy się na wiosnę, jeśli na tym samym czyli tym pilotujemy. Tak. Rozliczać to. Dobrze. Pani przewodnicząca, moje wnioski. Jeszcze jakieś proszę, ja bym chciała złożyć wniosek o poprawę formy sprawozdawczej. Ja jeszcze, pani, przepraszam pani Karolina, ja podtrzymuję mimo wszystko ten wniosek, aby był na filmie. Rady Gminy Kosakowo przygotować notatkę na temat właśnie przyjęcia dzieci do szkół podstawowych w przedszkolu od 1 września 2022 roku. Na to co? Nie rozumiem tego wniosku. Nie, ja też nie. Teraz pani nie. Bo mówiliśmy o ofercie. To co ma być ulotka. O tak. Chodzi. W formie wniosku pani. Tak, to nie wniosku. Żeby tak. Było to faktycznie wakacje przygotowane. Ale dzieci rekrutujemy na wiosnę do szkoły, nie będzie. Ale teraz jest potrzeba, żeby złożyć ofertę, żeby rodzice widzieli, jaka tam. A wspieranie. To nie. Ale no to mówimy o dwóch różnych rzeczy. Wczesne wspieranie. O czym miałaby być teraz ta informacja? Ale tutaj pani, pan wójt z panią Jolą zaoferowali, że w ramach spotkania jesteśmy tak w stanie to przygotować. No tak, właśnie tak chodzi, że pani Karolina merytorycznie będzie wiedziała, jak ma to. Znaczy ja oferuję swoją pomoc jak najbardziej. Nie, że to pani Jelka chce, że to głosuje. Ja nie wiem, co z tego będzie. Co mówię? Dobrze. Państwo jeszcze. Ja tu chciałam dołożyć wniosek dotyczący poprawy sprawozdawczej dla szkolenia publicznej. Zrobienie już co? Poprawę, bo jakby nie chcę tutaj zawężać, tak? Spróbujmy wynegocjować tą poprawę, ale żeby ona nastąpiła. Z naszych rozmów nie jest dyskusji. Słyszałam, że pani Jolana mówiła jakieś spotkanie. No to dlatego jakby akurat wniosek będzie rozpatrywany po spotkaniu, więc będziecie mieli pełną, bo rozumiem, że ta kolejna rada gminy odbędzie się już po spotkaniu, które pani Jola ma uruchomione. Ale ja nie bardzo rozumiem, co to ma być za poprawa formy. No na pewno decyzuje, tak? No tak jak to pisałam, po pierwsze, żeby to nie był Word. Po drugie, dlaczego dwa razy w roku jakby dajemy te same faktury do rozliczenia? Ja mogę dać do wglądu, to co miesiąc daje takie zestawienie faktur, które pani Magda liczy kalkulatorem. I na koniec roku nie sprawdza wszystko to samo. Tak Karolina. Ale pani bardzo wiele razy przychodziłam i parafowałam jeden grosz, gdzie pani Magda miała długopisem każdą stronę podliczoną
i parafowałam, bo tu się pomyliłam o jeden grosz, tam się pomyliłam o jeden grosz i tylko przeliczając tego na piechotę jesteśmy w stanie znaleźć te cztery grosze, które się nie zgadzają. I robimy to zarówno co miesiąc, jak i na koniec roku. Mówi pani w tej chwili, wydaje mi się, że chyba to jest drobna manipulacja. To nie jest manipulacja, bo dwa razy składam tylko z tych samych faktur. Proszę pani, wróćmy do sedna. Ale dwa razy uchwała, sprawdza. Pani Karolino? Uchwała, która została podjęta, wyraźnie o tym mówi, że faktury i spis tych faktur składacie co miesiąc. I na koniec roku. I to nie jest mój wynik. Ale ja jestem za tym, żeby składać co miesiąc. Tylko po co robię to drugi raz na koniec roku? Zestawienie tych samych faktur i szukanie tych samych brakujących groszy. Składacie państwo co miesiąc. Potem jest koniec roku, jest to styczeń i robi się całe podsumowanie całego roku. Czyli składam dokładnie to samo co miesiąc. No dobrze, ale to no wiecie, macie państwo zrobić jako pracownicy organy prowadzące. Tak jak my robimy podsumowanie poszczególnych miesięcy, tak samo państwo. Ale z raportach miesięcznych to wynika, że my robimy bo oni to ręcznie w Wordzie robią, a nie w Excelu i nie mogą podsumować. I my chcemy mieć zestawienie całości. A nie, że za parę lat, po 5 latach przychodzi Rio i ja wyciągam papiery co miesiąc, żeby przedstawić. Nie, pani Karolino, ja bardzo proszę, nad mi rację co do rozliczenia i nad tym warto się pochylić nad programem. Ale myślę, że podsumowanie całego roku dotyczy nas wszystkich. My to robimy na wielu poziomach. Dobrze, a to w takim razie jesteśmy w stanie uprościć formularz roczny, żeby nie wypisywać, tylko dać państwu podsumowanie. Ale ja pani powiedziałam, że przecież możecie to robić w Excelu. Ja robię to w Excelu, a nie ręcznie. No, na litość boską, ale wchodzi pani już naprawdę bardzo głęboko w zakres mojej pracy i próbuje mi to ustawić. A ja myślę, że póki nie zmienimy uchwały, która myślę, że prędzej czy później będzie do zmiany, to oczywiście my to uwzględnimy. No to dlatego ja mówię ale nie o propozycjach. Teraz. No dobrze, ale pani Joli, ja nie mówię o tym, że to jest na teraz do rozwiązania, bo nawet w swoim piśmie nie, bo już pani mówi, że za miesiąc, no to... Nie, ja już powiedziałam, że za miesiąc mówiłam o wykazie WWR-a, że chciałabym, aby to teraz zostało zrobione. I tam dokładnie będzie, bo tam jest... Natomiast jeżeli chodzi o mój postulat dotyczący rozliczenia, to również w moim piśmie, który państwo wszyscy otrzymali, napisałam, że uważam, że jest to zmiana długofalowa i która powinna następować etapami. I tak jest to napisane, każdy może to przeczytać. Nie ma tam żadnego przekłamania. Jeżeli chodzi o sprawozdawczość roczną, to szukam jakiegoś rozwiązania, bo ja na przykład wypisuję wszystkie faktury co miesiąc i na koniec roku na 30 paru stronach wypisuję dokładnie te same faktury. Okej, rozumiem pani postulat, że potrzebuje pani zrobić zestawienie roczne i podsumować to. Ale czy na przykład rozliczenie roczne może być w jakiejś formie uproszczonej, tak, żeby pani podsumować, a żeby nie robić dwa razy tej samej roboty? Szukam konsensusu po prostu. Oni są za murzynami. Że nieraz szuka jednego grosza, bo się pani pomyliło. Roczne, kiedy wszystko zrobiliśmy. Ale jeżeli rocznie, nie to co daje jakby weryfikację kolejny raz. I może doprecyzujemy. Godzina pracy urzędu. Proszę Państwa, jeżeli są jakieś wnioski, zaraz panie Baczewski, bo kolega będzie musiał opuścić i nie będziemy mieć kworum i nie może tak jest, że tak działa. Zaraz nie będzie kworum, więc nie ma podejście. Proszę o wnioski. Ale nie ja proszę. Tak. Oddałam ci głos i dalej chcesz nawirować. Proszę. Ja mam pytanie jeszcze. To możemy złożyć wniosek o poprawę formy sprawozdawczej z takim zamysłem, że sobie to doprecyzujemy. Dobrze, nie ma problemu. Czy to będzie kwestia uchwały? Ale ja nie chciałam, żeby to gdzieś umknęło, bo nam zależy na tym, żeby to usprawnić. To będzie podstawą do zmiany uchwały. Czy jakby jesteśmy w stanie.
stanie no, tak, taki wniosek tak. zapisać o poprawę sprawozdawczą. Pani przewodnicząca, pani premier, rozumiem intencje, ideę zgadzam się z nią w 100%, ale troszeczkę wydaje mi się, że my tutaj wkraczamy w kompetencje zupełnie nie te, w które powinniśmy wkraczać. Wniosek o tej treści, o którym teraz tutaj usłyszałem, że o poprawę tego, to równie dobrze możemy przyjąć, komisja może przyjąć wniosek, aby pracownicy Urzędu Gminy pracowali na monitorach 17-calowych, a nie 14. To jest troszeczkę, tej formy wniosek, więc ja powiedziałem i obiecałem, że tą sytuację sobie doprecyzujemy, ale nie w formie wniosku, bo szanowni Państwo, nie to miejsce, nie ten organ, nie te kompetencje, całym szacunkiem. To no, jeżeli ja odwrócę sytuację, mogę Pani Przewodnicząca? Proszę. To ja wobec tego składam wniosek do Rady o zmianę uchwały. Dokładnie. Która wprowadza i tu doprecyzuje się, co można zrobić, jaki zapis merytorycznie przygotuje Pani Inspektor. O zmianę uchwały. Ja mam głosować wniosek do samych siebie, bo nie rozumiem. Wniosek, tak. Kolejny wniosek Pani Rady, tak jak Pan proponuje, żeby Pani przygotowała tą zmianę uchwały i zmieniła. Dobrze, od tego jest... Nie przygotować. Proszę Państwa, od tego jest referat, no ludzie, no kurczę. Do Rady, bo to nie Rada przygotowuje tą uchwałę tutaj. No trochę się... Jaka Rada przygotowała? Nie, no jeśli jest duży problem, proponuję, że kolega radny przygotować wniosek, ja mam przygotować.